Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się ponownie w grze Brotato. I tak słowem wstępu powiem dwie rzeczy. Pierwsza, zapewne słyszycie dziwną muzykę w tle. Jest to spowodowane tym, że nawet jak miałem na najniższym ustawieniu jakiejś mi się da muzykę z Brotato, to nadal dostałem ostatnio kilka jakby copyright claimów, więc stwierdziłem, że wyciszam całkowicie. A że nie ma, musiałem szukać czegoś, co po prostu podpasowało, a że kilka dni nie było nagrań z, no powiedzmy, powodów chorobowych wśród domowników. To chciałem jak najszybciej przygotować ten odcinek, więc niestety to jest jedyne co znalazłem, co mniej więcej nie będzie przeszkadzało, a też może się trochę wkomponować, więc tak. A druga sprawa, dzisiaj gramy łowcem, na prośbę panownie Jajka. I tak, jeśli chodzi o łowcę, co teoretycznie nie wiem, od czego tu zacząć. Poza tym, żeby powiedzieć, że zasięg będzie dawał obrażenia, szanse na krytyki mamy lepsze, więc no, teoretycznie nie wiem, czy kupić naprawdę. Nie wiem. To może wydać się głupie, ale może. Próbujmy shurikeny? I tak, ostatnio chyba przeszliśmy trójkę, to masz na czwórkę? Chyba tak. Chyba to masz na czwórkę już. Więc. Walczymy. I tak. Co dalej? Jak dalej? Nie mam pojęcia. Na pewno będę chciał iść w broń precyzyjną, ewentualnie. Może więcej shurikenów. No i cel podstawowy to będzie definitywnie zdobyć dużo krytyków. Jako, że od tego się fajnie skalujemy. No i zasięg, bo od tego mamy damage'a. Zatem tu mamy... szczęście. A, i też zapomniałem wspomnieć, no nie ma co brać bardzo max życia i zbierania. Będziemy musieli polegać na innych rzeczach, niestety. Tak, szaleństwo, czemu nie? Przesuwajmy. O. Rębacz... nie, to nie są rzeczy, które chyba są najlepszym wyborem. Żelkowego berserkera zablokuję, chociaż też nie jest idealne. O, shuriken. Ale złodzieja chyba też wezmę. Idziemy. Dwa shurikeny. Teoretycznie trochę większa szansa na krytykę. W ogóle jaką teraz mamy? 11 tutaj. Daj 46 na shurikenie. Wow. Wow. No, ma to sens. I tak. A na dzisiaj, jak mówię, to przejść po prostu łowcą. Miejmy nadzieję, że to się uda. I... nie, po prostu... ostatnimi czasy trochę myślałem o wszystkim i powiem wam szczerze, że możecie się spodziewać Brotato prawdopodobnie, o ile nie będzie jakiejś komplikacji z mojej strony, a dużo częściej. Konkretnie mówiąc, co drugi dzień. Głównie z takiego powodu, że po prostu... twierdziłem, i to jest bardzo ważne, że postaram się robić to w taki sposób, że właśnie na przemiennie będzie Brotato i... Talented. Może potem wciśniemy jeszcze jakąś inną grę, to wtedy będzie jeszcze trochę inaczej. Wtedy będzie jeszcze trzeci dzień. Z jednym grą extra, którą w danym tygodniu będę dawał na trzy odcinki. Nie wiem. A z drugiej strony będzie Elden Ring, którego... staram się wrzucać codziennie. Ale nie gwarantuję, że będzie. Po prostu on będzie... domyślę po prostu, kiedy będzie, to będzie. Ale co najmniej... gwarantowane jest to, że... nie będzie więcej niż jeden odcinek dziennie. I jak mówię, chciałem, żeby był codziennie. Zasięg podnoszenia jak najbardziej, tak, to też niech będzie. Kolejny szklec złodziejski, czyli też wezmę póki co. I co? Czy jest coś więcej z dodania? Nie. Chyba nie. Więc... oczywiście, póki DLC-ka do Brotato nie będzie, możecie się spodziewać, że właśnie będziemy starać się coraz większą jeszcze postaci przechodzić piątkę, jak już uda się przejść piątkę jakąś jedną. To jest pierwsza jakby rzecz, a druga? Jeśli to zrobię albo stwierdzę, że to nie ma sensu, bo za dużo mi się nie udaje, to do czasu wydania DLC-ka oraz trybu koło, co za tym idzie, zrobię sobie po prostu od Brotato przerwę. Ale nie martwcie się, na pewno będę niejednokrotnie wracał tutaj, może nawet kiedyś przynajmniej jakiegoś live'a jaja, streama, transmisję, jak zwał, tak zwał. A którymś będziemy próbować osiągnąć jakieś niesamowite wyniki na trybie nieskończonym. O wie. O wie. Jest tu coś sensownego? To teoretycznie może być, bo jest krytyk. No i idziemy. Mamy dwa nożyki, które będą działać, jak coś bliżej podejdzie. Cztery shurikeny, które będą działać, jak coś nie podchodzi bliżej, więc będzie można spokojnie nimi rzucać na odległość. Wstępnie muszę przyznać, że działa, to nie najgorzej. Ale oczywiście obrażenia od walki wręcz przydałoby się trochę podinwestować. Jak już to zrobimy, to w sumie co dalej? No, prędkość ruchu na pewno, prędkość ataku definitywnie.
No i zasięg. W sumie zasięg to jest darmowy procent obrażeń. Procentowe obrażenia są fajne. Zawsze są przydatne. Chociaż to takie, powiedzmy, pełne na zasadzie plus jeden do obrażeń wręcz też jest super. Tak, o, tutaj nie trafiliśmy na najlepsze rzeczy, więc przylosowanie. 10 prędkości ataku. Definitywnie. O, więc jak spół wezmę, to wezmę. Przylosowanie, bo czemu by nie i... O. Dobra, nie losujmy już dalej. Ma to sens po prostu. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Fala szósta. Czego? Chociaż nie wiem, czy fala siódma nie będzie taką pierwszą dosyć sporym wyzwaniem ewentualnie. W moich przygód wydaje mi się, że tak, że właśnie siódma będzie pierwszą taką, jak gdy pojawiają się dosyć wredni wrogowie. Tu nie pamiętam, czy miałem okazję wam pokazywać na takich normalnych podejściach, czy nie. Podejście choć na piątkę też widzieliście, chociaż pewnie tak, to są takie duże jakby cięcia na podłodze. Nie lubię dziadów. I to wprost. Nie ma tak się rozproszyć na parę sekund i już umrzeć od tego. Tak czy inaczej, nowe podejście. Ja tak łatwo się nie poddam. Może się uda. Muszę bardziej się skupić na tym, co tu się dzieje, a nie na jakichś rzeczach wokół. O tak. Z tego co widzę, łowca to jest postać pokroju jeden błąd i po tobie, przez to, że ma się dużo mniejsze skalowanie hapeków. Albo postać typu inwestuj w hapeki dużo więcej, bo pojedynczo inwestycja ci nic nie da. Okej, kolejny shuriken. Słoniątko oczywiście, nawozu nie biorę, gdyż iż ponieważ nawóz jest taki wadziewny dla łowcy, że to artycznie nie daje nic. Dosłownie nie możemy uzyskać żadnego zbierania. To jest trochę smutne, ale niech i tak będzie. Nawet jeśli nie możemy mieć zbierania, to jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Szczególnie, że chyba są jakieś przedmioty, które zwiększają ilość wypadających z wrogów materiałów. Okej. Tą opcją zawsze jest oczywiście podinwestowanie w szczęście, żebyśmy dużo skrzynków dostawali od każdego przeciwnika, każdego drzewa i tak dalej. To też pewnie będę musiał zrobić. Ale pójdę do trzeci shuriken i... Będziesz wezmę, nawet się trochę spowolnimy przez to niestety. Ale no, warto. Nożyczki zawsze precyzyjne, więc będę brał. Nawet jeśli nie jest idealnym wyborem, brać nożyczki. Ale tak, definitywnie. Już nie możemy mieć zbierania, to będziemy mieli tylko problemów z funduszami, więc szczęście będzie nas tutaj ratować bardziej niż na podejściach, gdzie mogę po prostu powiedzieć, a weźmy sobie, nie wiem, 400 zbierania i będziemy mieć spokój. To jest w sumie bardzo łatwo osiągalne, tak swoją drogą, jeśli się gra farmerem. Tego wcześniej czy później będę też musiał pokazać, ale... To nie w tym epizodzie po prostu. Jak mówię, w tym epizodzie skupiamy się na łowcy. Co tu mam? Wyssanie obrażeń w walce wręcz? Nie. No weźmy trochę obrażeń w walce wręcz. Węgiel możemy brać, bo on nic dosłownie nam nie bierze negatywnie. Weźmy te nożyczki, czemu nie. I teraz przynęta. No oczywiście, że tak, bo przynęta to świetna sprawa. I lecimy na kolejną falę. W wspaniałej muzyce, którą swoją jeśli chcecie sobie odnaleźć, to jest to muzyka, jeśli nie wspominałem, z gry Wuthering Waves, tak, te anime dziewczynki, które ostatnio dwa razy streamowałem, jak to niektórzy nazywają. Jest to muzyka z tańca żółwia. Słuchajcie, jeśli piszecie Wuthering Waves, który dla dance, to powinien wam wyskoczyć. Jest tak, przyznać, niepotrzebnie robili to tak świetne. Bo takiego wspaniałego bytu jak ten żółw, to już właśnie tam może przez pierwsze ile grania, potem staje się on raczej, powiedzmy, nieszczególnie przydatny w większości strategii, ale dobra. Nie będę się tutaj na razie tłumaczył, nie tym opowiadał, skupmy się na Brutatu. Szczęście. Definitywnie szczęście. Potrzebujemy go jak najwięcej. Pancerz też się przyda. Pomnik, pomyślę, na razie go zablokujmy. Ale to jest takie na zasadzie, pomyślę, bo jeśli będziemy mieć dobrą bardzo szybkość, to wtedy bierę pomnika, będę mógł stać, jak jest trochę spokojniej i rzucać szybciej shurikenami. A jeśli nie będę miał dobrej szybkości, to ostatecznie go odblokujemy i powiem skip. A teraz skupmy się na tym dziadzie z pudłem. Bo po to przynętę kupiłem, żeby mieć dziadów z pudłami. Kolejna porażka. Kupię jeszcze raz ponownie. Tak, mam definitywnie skill issue. Nie ma tym. Ale druga sprawa,
Oj, co dzisiaj nie mam farta. Wyjątkowo nie zacząłem ogarniać wszystkiego o takich porach jak zazwyczaj, to staram się ogarniać, jeśli chodzi o nagrania. I co? Domownicy oczywiście musieli sobie przypomnieć o moim istnieniu. Wyjątkowo wtedy, kiedy włączyłem nagranie. A zresztą sobie to będę narzekał. To po prostu typowa moja sytuacja. Wieżyczka tak czy inaczej fajnie. Szkielet złodzieja też fajnie. Zastrzyka w sumie. A nie, nie będę brał. Nie będę. Wolę nie obniżać chopeków niczym. Naprawdę wyjątkowo dobre. 7% obrażeń. Teoretycznie mogę zyskać przy użyciu nawet czegoś takiego jak zasięg, więc... Na co ryzykować szybszym umieraniem. W szczególności, że i tak umieram bardzo szybko i bardzo nie umiem. Tylko po to, żeby mieć właśnie minimalnie większe obrażenie, co może nawet nie odczułbym na shurikenie. A może bym odczuł. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no nie warto. W tej opcji właśnie zasięg. Trochę mniej prędkości ataku będzie, ale... Zablokuję to nawet z kosztem prędkości ataku, bo trochę zasięgu jest. No i obrażenie dystansowe, jeśli bym widział coś, co by się od tego zdawało. Tutaj podobnie by jeszcze serker żelkowy ukusza. I widzę, że jest coś dystansowego bardzo fajnego. Kolej się i od zasięgu, i od dystansowych, i od krytyków. Więc wiadomo, że na pewno chociaż jedną kuszę będę chciał dodać do swojego repertuaru. I tak, może kusza byłaby lepszym wyborem, generalnie mówiąc, od shurikenów, ale jakoś tak nie wiem, więc kupować będę. A jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ostatecznie. A rzecz w sumie, ja się kiedykolwiek skupiałem na tym, co kusza tak naprawdę może zrobić? Chyba nie. Ale nie wydaje mi się, żebym sprawdzał szczególnie kuszę. A tutaj nagle proszę, okazuje się, że jest idealny dla nas. I tak, tutaj prędkość. Tak, tak. Ja to wezmę później. Palająca wieżyczka. Zdecydowanie świetnie. Dobra. Wrażenia 24 widzę, że robi ta kusza. Nawet widziałem 36. Trafiła krytyki. Tak, dobra, kusza sobie jednak potężna w wykonaniu łowcy. Znowu się okaże, że zlam jej... Ja to może nawet zainwestuję w kuszę na startach. Kto wie? Kto wie? Tak czy inaczej, po prostu skupmy się na razie na nieumieraniu. Jest fala czwarta. Tam początek. Nie chciałbym naprawdę tutaj ginąć. Teraz tak, krytyki. Mam 15, bierzemy 3%, mam 18, czyli chyba się nie zwiększyło. Tak jak myślę, to w sumie będziemy mieć jeden krytycowy punkt, co... Co ile tak w sumie? To 4, tak najprościej mówiąc. Ale nie wiem, jak brutal to będzie przeliczywał. Tak, przeliczywał. Przeliczał, więc może się okazać, że będzie tego trochę częściej. O, to jest akurat dobry wybór, żeby wziąć. Mam to kusza, która się już wyewoluuje nas na jakąś tą niebieską. Jest fajnie, jest fajnie, jest ciekawie. Idziemy dalej przed się. No mi nie wiem, jak dzisiaj będzie z tym portato. Jak mi wiem, mam i tą wielką. Ale widać, dzisiaj może nie być mój dzień, przez to ile razy już przegrałem i jak szybko. Może po prostu łowca jest jedną z postaci, które no, potrzebują trochę więcej uwagi, skupienia, podobnych rzeczy niż ostatnio ci, którzy grały, jak na przykład ten... Nie pamiętam już jak się nazywał, ale ten ogólnie co wybuchał jak żarł. Czy kto tam był jeszcze wcześniej? Nie pamiętam w sumie, kto był wcześniej. Jak czy on ci pancerz? Czarny pas. A niestety stracimy trochę szczęścia, ale jasne. Kusza, tak, to też. No to na razie nie mamy. Myślę, że to zablokuje, tak samo świnkę skarbonkę. Możliwe, że będziemy wymieniać zaraz jakieś nożyczki czy coś innego na kolejną kuszę. W sumie tak, te kusze naprawdę świetnie się sprawdzają. Tak myślę. 46 co chwilę widzę, 26, no podejrzewam, że to największy numer to właśnie z kusza. A jeśli tak, no to no, piękne, piękne numery z niej wychodzą, więc ja. Żal by było z nich nie korzystać. Dobra, fala szósta też idzie dosyć spokojnie. W stanie powiedzieć nawet z prawie pełną premedytacją, że tym razem idzie to dużo lepiej niż poprzednio. Może to być zasługa szczęścia, bardziej niż czegokolwiek innego. Albo tego, że jakimś cudem się udało mi skupić na razie na czymkolwiek sensownym.
To jest tak, szczęście czy szybkość? Szybkość mam 6, odbudowuję mi powoli szczęście, prędkość ataku oczywiście. Jak myślisz, że teraz trochę obniżę. Chcę wyrzucić coś z tych. Problem w tym, że nie wiem. Na razie połączymy shurikena w niebieskiego. Ewentualnie będę myślał. Okej. Okej. Ja że chyba też wezmę. Wieżyczki oczywiście też będę musiał, bo wieżyczki, no. Ja bym nie chciał darmowego wsparcia. Który może nie robi jakoś szczególnie dużo, ale no, zawsze coś tam się zdarzy, że zrobi. Chcę. Widzę 53, ładnie, ładnie. 12, 10. Już nie aż tak ładnie, ale no, 53 od teoretycznie chyba kuszy. Przepiękne. Jestem prawie pewien, bo tam wziął też 42 od jakiegoś czegoś innego, podejrzewam, że to jest ta kusza białej bądź szarej jakości. A i właśnie, a propos jakości. Teraz mi przypomniał o jednej ciekawej rzeczy. Tylko czy gdzieś tutaj co znajdę? Chyba nie. Chyba, że to jest w rozgrywka. Tylko mysz, nie. Cerwanie ręczne, pasek. Odświetlanie broni. Tak. Było chyba to. Tak. To o to tu chodziło. Łącznie, tak sobie przypomniałem, że właśnie też ja jak o tym wspominam. I faktycznie fajnie to nawet wygląda, jak tak widać, która broni z jakiej jakości, jak to fajnie po prostu leży. Dobrze, że sobie przypomniałem o tym teraz, a nie tak, że totalnie zapomniałem o wszystkim. Tego nie zrobiłem. Ale tak, obrażenia za zasięg. Teoretycznie wyjdzie nam to na plus, więc biorę. A oczywiście. Ostry pocisk, nie. Skarbonka czym prędzej, wieżyczka, jeż. Okulary będę brał, pozostałych na razie nie. Jest dobrze. Damy radę. Chyba. Też z drugiej strony nie jestem taki pewien, mając 14 punktów życia na fali. Okej. Ja chyba naprawdę trzeba będzie podinwestować w jakieś przedmioty na HP, jeśli mam tu przeżyć. Problem w tym, że naprawdę ta inwestycja będzie się powoli zwracać, bo każde 3 punkty, które wykupię, daje 1 punkt na pasku. Z strony, no, nie będę ukrywał, jeśli chodzi o bycie kimś od uników, to tutaj mi to nie za bardzo wychodzi. Może za niska prędkość, co też jest na pewno wiem, ale bardziej chodzi o to, że ja nie umiem. A nawet gdybym miał prędkość idealną, to nie wiem. Oczywiście, ewentualnie, jeśli chodzi już o uniki, to też mogę zainwestować po prostu w tą szansę na unik taką normalną, pancerze i tak dalej. No, na razie weźmy pancerze, kupona oczywiście też. To można wziąć w sumie, czemu nie, tak, tak. Tak, tutaj to definitywnie. To będzie ryzykowne, ale wezmę tego ducha, bo czemu nie. Obasa obcych muszę przemyśleć, bo to nie jest najlepsza rzecz, ale też nie najgorsza. Procy nie biorę. I okej, pora zginąć przez swoją głupotę, którą było podniesienie ducha. Bo a, co się może stać, a zawsze dodatkowa wielka ilość kapeków może okazać się zbawienna. Okej, O dziwo, jeszcze żyję. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale przeżyłem to. Ja naprawdę nie wiem, jak ja to zrobiłem. Więc jeśli ktoś z was oglądających ma teorię, jakim cudem się to udało, to z chęcią usłyszę w komentarzu. Bo nie ukrywam. Moje skill issue raczej powinno się uruchomić w tym momencie i doprowadzić do mojego żywnięcia, a jednak to się nie stało i to po prostu nie w moim stylu. Takie ryzykowne zagrywki robić jeszcze. Wszystkie piękne materiały, których niestety nie udało się zebrać. Coś mi się robi. Teraz tak wystanie życia 3%, zawsze warto mieć, czy nie? Szybkość. Szczęścia. Słoniątko oczywiście, że biorę. Całą fabrykę też i zaryzykujmy z tym obcym. Generator może być czymś, co też będzie świetne, jeśli będę inwestował. Gość. Weźmy go. Blizny i miny oczywiście też zablokuję, bo czemu nie. Te dwie muszę przemyśleć.
Ale na razie zablokuję wszystko, bo... A po prostu zablokuję, bo czemu nie? I... Dało nam się doinwestować aż do 30 hapteków. Powiedzieli to głupio, że nie powinienem tego robić, ale czuję się teraz znacznie bezpieczniej niż... Miało to miejsce dosłownie chwilę wcześniej, jak miałem 19. Swoim zdaniem, bądź co bądź, jest to spory sukces. A co za tym idzie, że jest to spory sukces, to... Prawdopodobnie nie umrę. Spodziewanie na tej fali. Na następnej już może tak, ale nie na tej. Więc... Jej. Coś. A? Spokojnie, czemuż spokojnie. I za oknem znowu odgłosy burzy. Jak ja uwielbiam to, że ostatnio... Prawie codziennie mam burzę za oknem. Pierwszy i... Proszę, 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 przeżyj, 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 przeżyj. Jakimś coś się to udało. No to mogę wziąć, czemu nie? Z tych opcji bym szczerze przelosował. 15% obrażeń albo 2 pancerza. Pancerz. Obrażenie dystansowe albo 30 zasięgu. O, zasięg. Jest tak, expy, miny, 100% za pewne rzeczy. A jeśli chodzi o to tutaj teraz, to... Muszę pomyśleć jeszcze, czy co, bierzemy, czy jednak nie. Wiecie co, może to być głupie, ale wezmę na razie tego, basa nadal zostawię i pomyślę. Coś co fajnego, to w sumie jest fajne. Często też, zawsze jedno HP za prawie nic. No i idziemy na falę. A, no tak, teraz z kolei na minibossa. Dobra, to dobrze mówiłem, że na tamtej fali może nie zginę, ale na tej już tak. Oj, ta minibossy. Nadal ich nie umiem. Więc... co? Jak mówiłem. No cóż... Niestety. Wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę nie jest po prostu mój dzień, więc pozwólcie, że na tym zakończę. Jeśli wam się podobało, to super, jeśli nie, to możecie napisać, co byście chcieli zmienić. Tak, oczywiście miło widziane są wszelkie komentarze z waszej strony, jak zawsze. Chociaż nie lubię to żalić, naprawdę. Będę się żalił, będę żulił. Czym Mieciu, obok Biedronki. Tak, od razu jeśli ktoś się nazywa Mieczysław czy coś, wybaczcie, naprawdę. To nie chodzi o to, że znowu chcę kogoś urazić. Ale to jest znowu takie po prostu określenie, które jakoś tak się wśród moich znajomych przyjął. Tak samo jak Jałup Stefan, taki jest Żulek Mietek. Ale no. Dobra, starczy, nie będę się pogrążał bardziej, po prostu trzymajcie się i hej, hej.